Nazywam się Miliard, to ogólnoświatowa kampania społeczna. Jej elementem wspólnym jest taniec, ponieważ kobiety podczas tańca podkreślają, że one same rządzą swoim ciałem, nikt inny. Akcja Jedna za Miliard, Miliard za Jedną odbywa się na całym świecie od wielu, wielu lat i kobiety w taki optymistyczny, wspólny sposób protestują, chcąc podkreślić fakt, że chcemy być bezpieczne. Chcemy być bezpieczne w przestrzeni publicznej, w pracy, w domach, w parkach, biegając, spacerując, chcemy być bezpieczne. Niedawno w Warszawie doszło do tragedii. Dziewczyna została zgwałcona i zabita w centrum miasta i nikt nie zareagował. Chcemy dzisiaj szczególnie podkreślić ten fakt, że bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej to nasza wspólna sprawa. I to od nas, od tego, czy reagujemy, czy nie reagujemy, zależy, jak to będzie wyglądało. Także zapraszamy wszystkie kobiety do przyłączania się do nas. Co roku odbywa się to w formie happeningu, czyli kobiety wykonują taki taneczny happening w głównych punktach miast na całym świecie. Dlatego wygląda to w taki sposób, że spotykając się i trenując, czy jakby ucząc się tego układu, to jest też taki moment, żeby rozmawiać ze sobą i też przekazywać sobie informacje o tym, gdzie na przykład szukać wsparcia w sytuacji, w której ktoś doświadcza przemocy. A wsparcie poza tym formalnym, jak na przykład interwencja policji, to przede wszystkim podejście społeczeństwa. Chcemy zaapelować o zmianę sposobu myślenia, bo to już chyba pora, żeby skończyć mówić małym dziewczynkom, które tu z nami są, co one mają robić, żeby były bezpieczne. Chodzi o to, żebyśmy nie musiały się bać chodzić po ulicach, wracać wieczorem do domu, tylko żeby ta przestrzeń była bezpieczna. A żeby ona taka była, to jest sprawa nas wszystkich, tego w jaki sposób zarządzamy miastem, w jaki sposób my reagujemy na tą przemoc. To jest taka akcja, która mówi o tym, żeby zwracać uwagę na bezpieczeństwo kobiet w bardzo różnych obszarach.